Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Zapy na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałem wam odpowiedzieć na pytanie, jaki komputer przenośny wybrać, czy zwykłego laptopa, czy MacBooka od Apple. I wbrew pozorom, nie w każdej sytuacji będę wam polecał właśnie MacBooka. Niektórzy z was może zaczęli się zastanawiać, o jakich sytuacjach mówiłem na samym początku. Chodzi mi przede wszystkim o to, do czego będziecie wykorzystywać taki komputer. Czy to będą studia, czy praca biurowa, czy może chcecie obrabiać zdjęcia, filmy, a może po prostu chcecie grać. Jak jesteśmy już przy tym graniu, to może zacznę właśnie od tego aspektu. I chyba tutaj nikogo nie zaskoczę tym, że powiem wam, że z całego serca polecam wam zakup jakiegoś lepszego, ale zwykłego, bardziej wydajnego po prostu laptopa. Ponieważ po pierwsze, na Maca raczej nie ma dużo gier, nie ma przede wszystkim fajnych gier. Nie uważam siebie za jakiegoś wielkiego gamera, ale sam sobie lubię zagrać FIFA, czy w jakieś Uncharted i różne takie gry, o których istnienie na Maca absolutnie nie ma mowy. Takie tytuły na wstępie już odpadają. Oczywiście zdarzają się jakieś lepsze, bardziej klasyczne tytuły, które się po iluś tam miesiącach, latach pojawiają. Na przykład Wiedźmin 2 jest na Maca. Być może dla wielu z was jest to zaskoczenie, natomiast są też takie tytuły, ale umówmy się, ta gra już miała trochę premierę temu. A druga sprawa jest taka, że jeśli nawet znajdziecie taką fajną grę, powiedzmy tego Wiedźmina 2, to musicie mieć naprawdę bardzo mocnego laptopa, MacBooka Pro. Tutaj MacBooki Air w żadnym wypadku nie wchodzą w grę, niezwykłe MacBooki. A co za tym idzie, jak każdy wie, musicie bardzo dużo zapłacić za takie komputery, więc powiem wam, że ja jako osoba, która lubi sobie od czasu do czasu też pyknąć, po prostu zakupiłem PS4, która naprawdę bardzo fajnie współgra między innymi właśnie z Macami, o czym mogę wam powiedzieć w innym filmie, pokazać w ogóle jak to wygląda. Naprawdę jest bardzo fajny sposób, żeby grać na Macu właśnie posiadając konsolę PS4. Więc reasumując, jeśli chcecie grać na laptopie, to inwestujecie w jakiegoś fajnego, wydajnego laptopa po prostu z Windowsem. Teraz drugi przypadek, czyli ta praca biurowa, praca studencka, one się mniej więcej pokrywają, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiem wam, że tutaj ta odpowiedź, jakiego laptopa wybrać, nie jest już taka prosta, ale jednak bardziej skłaniałbym się w stronę Maców, ze względu na to, że przy takiej pracy nie potrzebujecie bardzo mocnych parametrów, a co za tym idzie, nie musicie bardzo dużo inwestować w takie komputery. Według mnie do takiej pracy biurowo-studenckiej, czyli jakieś przeglądanie internetu, odpisywanie na maile, praca z jakimiś aplikacjami biurowymi i tak dalej, może jeszcze jakaś podstawowa obróbka zdjęć, MacBook Air, raczej polecam wam 13-calowego, powinien wam spokojnie wystarczyć. Jest jednym z najtańszych komputerów, jakie oferuje Apple, a przy tym komputerem, który naprawdę jest w stanie bardzo długo wytrzymać na jednym naładowaniu. I ta właśnie legendarna bateria według mnie daje taką przewagę nad tymi zwykłymi laptopami z Windowsem, ze względu po prostu na to, że praca, którą chcecie wykonywać na tych komputerach, nie będzie jakoś zbytnio obciążająca. Ważną rzeczą jest też to, że na komputerze od Apple można spokojnie zainstalować pakiet Office'a od Microsoftu. Co prawda Apple ma swój pakiet iWork, ale wiem, że do takiej pracy biurowej, gdzie często jest wykorzystywany bardziej Excel w bardziej zaawansowany sposób, niestety Numbers, czyli odpowiednik Excela, może wam nie wystarczyć, więc chciałem tutaj uprzedzić, że spokojnie do takiej pracy możecie sobie zainstalować właśnie pakiet Office'a, ale musicie oczywiście za niego osobno zapłacić. No i jest jeszcze przypadek, kiedy już mam takiego sprzętu do montowania filmów bądź do obróbki zdjęć. Jeśli chodzi o wydajność, bo to jest chyba najbardziej istotne przy tego typu pracy, powiem wam, że jest naprawdę nieźle. Maci potrafią zaskakiwać. Potrafią zaskakiwać, jeśli chodzi o to, że mają gorsze parametry w środku, aniżeli jakieś komputery z Windowsem obok, bo po prostu to oprogramowanie, które jest tworzone na Maca, jest lepiej zoptymalizowane. Ja tu już nie mówię o takich aplikacjach, które są stricte na macOS, czyli na przykład Final Cut, tylko na przykład mówię o pakiecie Adobe, które wydaje się wielu osobom, nie tylko mi, że jest jednak lepiej zoptymalizowany właśnie na Maca i ta praca tutaj wygląda szybciej, a co za tym idzie efektywniej i właśnie dużo osób, które się przesiadają z jakiegoś komputera z Windowsem, który naprawdę miał bardzo fajne parametry, potrafią się nieźle zdziwić, jeśli ten sam klip właśnie robią na Macu, bo tutaj program pomimo słabszych parametrów komputera jest nam w stanie szybciej wyrenderować po prostu konkretny film. Dlatego jeśli myślicie o takiej pracy, to musicie mieć gdzieś z tyłu głowy, że przy wyborze Maca nie musicie zwracać uwagi tak bardzo na te parametry. Oczywiście fajnie, żeby do montażu filmów jakiegoś bardziej profesjonalnego czy jakiejś obróbki zdjęć jednak pojawił się MacBook Pro, ze względu na to, że tam są po prostu lepsze parametry, jest fajny wyświetlacz Retina, mamy dyski SSD, lepszy procesor, więcej RAMu. No i te komputery, jak sama nazwa wskazuje, są właśnie tworzone z myślą o tego typu pracy. Absolutnie odradzam wam pchanie się w MacBooka, MacBooka Air, więc jeśli macie bardzo ograniczony budżet i nie stać was po prostu na zakup MacBooka Pro nawet w tej najsłabszej konfiguracji, to raczej nie pchałbym się w zakup jakiegoś MacBooka czy MacBooka Air, bo po prostu się zajedziecie na tym. Lepiej w tym wypadku chyba zainwestować w zwykłego laptopa, bo po prostu tam jakaś ta wydajność chociaż będzie. Nie będą może te programy tak fajnie zoptymalizowane jak na Maca, natomiast wydaje mi się, że i tak to będzie lepszy wybór. Podsumowując już, tak jak wam powiedziałem, musimy się na samym początku zastanowić, do czego głównie będziemy używać tego komputera i właśnie pod tym kątem jakby wybrać sobie laptopa czy też MacBooka. Stawiając na produkty Apple, stawiacie tak naprawdę na system, na bardzo dobry system, natomiast stawiając na jakieś inne zwykłe komputery, no tam macie do wyboru naprawdę bardzo, bardzo dużo firm.
firm. No i większość, jak nie wszystkie, będą po prostu bazowały na systemie Windows. Patrząc jeszcze na inne takie rzeczy, jak wygląd na przykład, czy waga urządzeń, czy same wymiary, jest tyle tych urządzeń na rynku, że wydaje mi się, że naprawdę każdy coś dopasuje do siebie. Jedno jest natomiast pewne, jeśli gracie dużo w gry, to nie pakujcie się w Maca, bo będziecie naprawdę bardzo, bardzo żałować, bo ten sprzęt po prostu do tego nigdy nie był przeznaczony i nie jest tak naprawdę, a czy będzie, to się okaże. Reszta przypadków pracy jest tak naprawdę do rozważenia, zależy to od kilku czynników, tego ile macie w portfelu na wydanie właśnie na taki komputer oraz tego, czy wam pasuje system macOS, czy też musicie mieć Windowsa. To tyle ode mnie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego filmu, dajcie znać w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!